Jest ławeczka, ale fajne. Nie no, nie powiedzcie mi, że w takim miejscu nie chcielibyście mieszkać. Witam was tutaj, cześć, witam znowu. Zapraszam was na kolejny odcinek do Miasta Szczęścia. W naszym kolejnym scenariuszu, w naszym znowu scenariuszu Miasta Ogrodów. Tak. To jest, a nie, Miasto Ogrodów. No dobra, tak czy siak. W ostatnim odcinku zrobiliśmy sobie, uzieleniliśmy nasze miasteczko w różnych miejscach. Ale puściliśmy potomy, natomiast nie wszystko jest jeszcze idealne, tak? Dziś się zajmiemy, żeby ludzie się faktycznie bardziej budowali, bo tym trochę zaniedbaliśmy tutaj, zaczęliśmy się tym. Ale zanim do tego dojdziemy, oczywiście dociągniemy nasze to wszystko, żeby już lepiej pływało. I od tego zaczniemy. Czyli nasz tramwaj powinien dojeżdżać tutaj. Tutaj dotąd i tu przejeżdżać na drugą stronę. No, może trochę bardziej przyciągnijmy go, żeby on tutaj ładnie przejeżdżał na drugą stronę. Dobra. No nie, jeszcze można dociągnąć, bo chcę, żeby po prostu na takiej samej równym poziomie typ to robiła, nie jakieś tam fałdy. Dobra. Czekaj. Tak. Tak, proszę bardzo, bardzo ładnie. Dalej. Tutaj, stąd. Tu sobie dociągniesz tu dotąd. Nie wiem teraz, czy tu jakoś, o, jest jakaś linia pomocna, to świetnie. Dojedziesz sobie na poziomie i będzie to dalej sobie iść. No w tym przypadku będzie dochodzić sobie tutaj do naszego miejsca, gdzie z którą wybywają nasze statki, promy. No ale wiemy więcej, o co chodzi. Dobra, i tak, jeszcze zróbmy sobie miejsce, żeby te bambaje mogły zawracać. I teraz tak, moje właśnie zakłopotanie jest, bo tutaj są wszędzie pięknie lasy się rozciągają i jak tutaj zrobić, żeby te lasy, żeby był i przystanek ten promowy i bambaje tutaj się przesiadały. No to jest nie lada gratka, bym powiedział. Tym bardziej, że tutaj coś się w ogóle nie chce postawić. No, takie... Tak dziwnie to bym powiedział wygląda. No tutaj się ładnie dostawia z jednej i z drugiej. Z czego nie wiem, z której bym zrobił to. Na to akurat nie potrafię odpowiedzieć. Natomiast czemu tutaj to tak dziwnie wygląda? O, to ładnie wchodzi, a to nie. Teraz mi jeszcze powie, że trzeba nie postawić tutaj tą platformę, bo będzie lepiej wchodzić, no. O, tutaj się, przy tym się wyprostowało. Czekaj. Było zielone przez chwilę. Ja nie mogę, no. No, co jakiś czas się pojawia. O! No to chyba jesteśmy zmuszeni do postawienia tego w ten sposób. No dobra, właśnie. To drugi będzie z kolei symbolicznie po drugiej stronie dokładnie ten sam sposób wyglądający. Jakieś inne po prostu. A, dobra, nawet ten pomysł tutaj montujemy. Żeby to aż tak dziwnie nie wyglądało. Dobra, coś stąd sobie naszą autostradę dociągniemy tutaj do tego miejsca. I tu będzie na razie podłączenie, bo tu musi być podłączenie. Tu dalej jest ten budynek, to zaraz tutaj nad nim popracujemy. I nasz bambaj będzie chwilowo dojechać jeszcze dalej. Tak, żeby już po prostu aktualnie nie musiał nad nim zbyt długo pracować, za szybko. I tu będziesz dojeżdżać. Dobra. Okej, okay, ładowanie. No i tak. Tu przystanek miał być po tej stronie i tu po tej. I tak samo z drugiej strony, jak będzie przepływać to. O, tutaj mi uciekło. Dobra, tu i tu. Albo nawet właściwie można postawić... Już nie, tu będzie trochę zbyt blisko tej części. Albo czekaj, wiem co tu zrobimy. To wywal, to wywal, to... Dobra.
I teraz powinno tutaj lepiej działać. Tu sobie postawmy przystanek i tutaj sobie postawmy ten przystanek. Świetnie, dobra, to tak, tutaj to ładnie przejeżdża, tutaj macie komunikację mniej więcej, dobra, to już jest całkiem nieźle. Co do ptamów, jeszcze jedna rzecz, czyli trzeba tutaj dociągnąć przystanek, bo aktualnie tutaj po prostu to jest, ale nie. Ten ptam tu się może nie dotrzyma, ale kolejny już powinien się tutaj spokojnie mieć swojego pit stopa. Tak, mamy problem ze śmieciami. Nawet bym powiedział, że dosyć duży. I to nawet bym powiedział, że dosyć duży. Tego postawimy sobie kolejne te śmieciarki tutaj. O, co nie? Jedną nawet będzie można tutaj wmontować, ale tak, zanim tutaj wmontujemy cokolwiek, to moje pytanie jest, czy tutaj nie byłoby lepiej postawić, czy nawet nie pytanie, tylko zobaczymy po prostu, czy nie lepiej postawić to. O, bo tutaj to ładnie wchodzi, co nie? To jest ogólnie całkiem źle. Tak, i tutaj właśnie o to mi chodziło, żeby tu były przepiękne, wielkie, długie i wielkoformatowe lasy. Natomiast tutaj trzeba dorzucić trochę właściwie jakich najtańszych drzewek. To jest za 10. To jest za 10, myślę. Żeby po prostu tutaj trochę to zalesić. Tutaj po prostu spada cała produkcja często. Okej, dobra, tutaj ładnie i poczekajmy do 10 tysięcy. 10 tysięcy, proszę bardzo. I tutaj tu, i w drugą stronę też jeszcze postawimy, ale to za chwilę. Tak, ty po drugiej stronie nie masz wody, to ci ją dostawimy teraz. No bo tu się jedzie, się ciągnie pod bambajami, ale jadę. Ciekawe. No, ale tak, tutaj się ciągnie pod bambajami, tylko się ciągnie dalej. Tak, tu jest ta ścieżka dla pieszych i się przesiadają. Przesiadają się w sensie do bambaju, bo tutaj widzę, że... No to właśnie o to chodziło, żeby ten... Ta część tutaj właśnie była funkcjonowała jako takie coś. Dobra, dalej. Tak, bo ja właściwie nic nie wiem pomiędzy odcinkami. Więc chciałem nagrać kolejny odcinek. To jest większe niż to, co mamy teraz. Mamy jakieś duże składowisko. Mamy dać ściny. A, bo mówiliśmy kolejny poziom w międzyczasie na tak składowa. I mamy takie wielkie coś metrażowe. Postawmy tutaj bok szkółki właściwie. Obok tych ludzi. O! Duża składownica i to jest duża składownica. Pomijając to, że tutaj jakieś jest wybrzuszenie, dlatego tak gdzie wygląda. No to całkiem ładnie to wyglądało. Aha, się nie chcę jeszcze wyrównać to. A nie, bo to nie w tą stronę na pewno. Musimy wyrównać to pod ten budynek. Tak, jest takie trochę napęczkowate. No dobra, powiedzmy, że nie jest też tak źle. Już jakieś drewno zresztą na nim jest. Się powoli zaczyna zapełniać. Tak, bo to tutaj jest cały czas pełne. Dzięki temu to pracuje non-stop, dniem i nocą i w ogóle. Dostawmy sobie tutaj jeszcze lasy. To się w końcu z tego zrobi industriisa, przecież to nie o to chodzi. I mi tutaj nie chodziło o to, aby postawić tutaj właśnie o coś takiego. A nie wiem, czy to jest, znaczy, bo na pewno jest sens postawienia czegoś takiego właśnie w tej części. No tak, tu trzeba byłoby usunąć, zrezygnować z tej autostrady i postawić to w ten sposób. No ma, to całkiem nawet nieźle wygląda. A tutaj dociągniemy sobie, nie wiem, ścieżkę. To ładnie tutaj się... Nie, tutaj jak dociągniemy ścieżkę, to się nic nie zrobi. Uuu, wbiliśmy kolejny poziom i nie zobaczyłem właściwie, co się stało. Ale tak, myślałem, że to jakiś komunikat głupi od gry. A jednak nie. Wbiliśmy na czwarty poziom już w naszych lasach, to zwolnijmy trochę czas. Zaczęliśmy trochę zarabiać już. Niedługo zrobimy kolejny w ogóle poziom. Jak leci z tą produkcją? Tak, produkcja leci całkiem nieźle. Produkujemy trochę już papieru, trochę wszystkiego. No to znaczy, że jest dobrze, że... Jeżeli już jest tak dobrze, no to jest dobrze. I teraz tak, pytanie za 100 punktów. Jak zrobimy coś takiego, to się zamknie. No, tak jak myślałem. Więc tutaj nie możemy tego zrobić. To samo będzie po drugiej stronie, bo tutaj tak to niestety wygląda, że musi być dokładnie to samo po drugiej stronie. Albo czekaj, tutaj możemy nawet dojechać do czegoś takiego i tu zrobić po prostu taki przejazd. Dobra. Tutaj tak i tutaj
Tak samo postawimy takie dwa. 6,5. Dobra, jeden 6,5. I drugi 6,5. I nam się w ogóle kończy dzielnica, to tak poza tym. A, bo przecież tutaj była granica, no tak. Kończy nam się dzielnica, bo była tutaj granica. I to wszędzie. Bo tutaj wiadomo, będzie nasz las się rozciągać. I ludzi. Jakoś naprawdę, zaraz się zajmiemy ludźmi. Bo ja wiem, że oni naprawdę się już chcą budować od dawien dawna i w ogóle i od czasów bardzo ponurych. Ale za chwilę. Po prostu koniecznie za chwilę, bo chwilowo tutaj chciałem się tym zająć. Tak, w ogóle my tutaj robimy z drzewkami obliczki. Więc tu będą też drzewka i tu będą drzewka. No a tutaj nie będzie drzewek, bo tutaj akurat nie da się robić drzewek, ale ogólnie będą drzewka. I tu była wyciszona autostrada. Więc tutaj nie wiem, czy od tego odeszliśmy. No, też bardzo. I tutaj jakieś budynki możemy postawić pomiędzy tymi. Tak, możemy oczywiście parki poustawiać sobie. Co akurat co do parków, to by się przydał tutaj taki patrzuś. O, ładnie będzie odchodzić sobie w bok. Natomiast jeśli jakieś faktycznie tu budynki są potrzebne, to jest na przykład policja, straż pożarna i tego typu budynki tutaj postawimy. To kosztuje 12 i mamy 12 tysięcy, to nie. Musimy mieć więcej forsy, żeby postawić tego typu budynki. Bo ja po prostu nie chcę robić tak, że postawimy i właściwie nie wiadomo jak to będzie wyglądać. Nie. I tak, czy tu się nie zaczynają powoli dobić jakieś korki, bo tu cały przemysł to tędy wjeżdża. A nie, ewentualnie tędy może jeszcze jechać. Dobra, to tutaj faktycznie rzeczywiście... A i ona chyba dosyć nieźle odkorkowuje tutaj to. Bo jak ktokolwiek chce tędy jechać, to jedzie tędy. Mhm. To jest chyba dosyć dobre rozwiązanie. Tak, tu sobie zrobimy w ten sposób, tu sobie dociągniemy tutaj, czekaj. Tu tak i tu będzie autostrada. Czekaj. O. No, mają rozjazd jakby coś, bo tu chodzi o to, żeby po prostu mieli jakby coś, mogli się zastanawiać, tędy chcą jechać. A tutaj tak samo w sumie zróbmy. Z tym, że tutaj są tak, tu są dalej dwa pasy i tutaj to będzie właściwie tyle. I tutaj będzie tak samo. Dwa pasy w tą stronę. No. Całkiem nieźle. Tak, tutaj już ciężarówki jeżdżą, jak widzimy. Z ich pełno masy i w ogóle i tak dalej. No, ale tutaj na przykład droga jest trochę przykrótka. I nam nie chce już wejść ładnie zielone. No, naciągnijmy sobie to. I podostawiajmy sobie nasze te zielone pasy. Tak chwilowo. Później to już wydamy. Tak, mamy też takie szkółki. Szkółek robię mniej, jakby ktoś się nie zauważył jeszcze. Akurat szkółki to robię mniej z przyczyn oczywistych, ponieważ po prostu według mnie lasy lepiej wyglądają. Ładniej. Tak robię mniej szkółek. A nic takiego szczególnego. Po prostu tak to wygląda. Tak, teraz zobaczyłem, że tu faktycznie jest coś nie tak. Jest to oddalone o jedną kratkę dalej. Ja nie mogę. Dobra, dajcie mi chwilę, przebuduję to wszystko po prostu. Przecież się przerobię tak, żeby to jakoś miarę wyglądało. A few moments later. I kiedy awizjonarz powiedział, że przerobi to dalej, wiecie co zrobił? Wyłączył nagrywanie, bo chciał za chwilę pewnie wcisnąć jeszcze raz włącz nagrywanie. Ale Aviznosz zapomniał o tym, że wyłączył nagrywanie i nagrywał dalej, mówił do telewizora i nic się nie nagrało dalej. A ja nie mam jak powrócić do tego miejsca, więc pójdziemy jeszcze kawałek odcinka dalej, już trochę na nim pracowałem, więc tylko wam pokażę, co tylko w międzyczasie zrobiliśmy. No naprawdę trochę się zmieniło, bo odcinek trwał w końcu 50 minut wtedy. Mamy po pierwsze lasy. Wbiliśmy piąty poziom w lasach. Mamy tutaj ludzie, mieszkają teraz tutaj. Mamy po dwóch stronach promy, po to, żeby obsługiwać dwie linie promowe. Jedna linia promowa płynie tędy, zatrzymuje się na tych dwóch, na jednej lub drugiej stacji
i przepływa tutaj to całe i dopływa tutaj do nowego miejsca przesiadkowego z tramwajami. Tak, tak to teraz wygląda. Tutaj nie wiem, czy też były mieszkanka, więc teraz to wygląda w ten sposób. Bambaje tutaj zakręcają, więc jest ogólnie całkiem ciekawie. Natomiast z drugiej strony wybudowaliśmy trochę kawałka nowych ludzi, żeby też po prostu wszystko tutaj więcej nasz popyt zużyć. Dobrze, no i w takim wypadku, skoro nie nagrało się tamto, co nagrywałem, zresztą to już jest znowu taka sytuacja, no to nie pozostaje mi nic innego, jak tutaj po prostu zrobić jeszcze trochę to rozwinąć. Więc tak, moje pytanie jest, jeżeli dobrze pamiętam, a zazwyczaj dobrze pamiętam, to tędy jedzie jedna linia bambajowa, tak? Bo mamy trzy łącznie, dokładnie. To tak, my tutaj sobie zrobimy miejsce. No tak, ona też się tutaj zatrzymuje w tym miejscu. My ją trochę przesuniemy. Może to nawet wsupmy. Puścimy tutaj nową linię bambajową. Ona będzie jechać tutaj, tu i tutaj przez to będzie wszystko przejeżdżać. Tutaj przy okazji o handel jako zakręci. I gdzieś tu sobie może będzie zawracać. Tak, to może w międzyczasie z dzisiejszym odcinku jeszcze zrobimy właśnie. No, bo tak bardzo się zdziwiłem, że się to nie dało. Ja nie mogę. Dobra, to tak, to sobie zrobimy. Daj, tu. Mówię, że tu, to tu. Tu będzie po prostu wyjazd. Czekaj. Okej, dobra. Teraz tak, nie możemy zrobić, żeby to tak dojeżdżało, tak jak tutaj właśnie teraz zrobiłem. Więc powiedzmy, że tak tu. I tak jak tutaj to dojeżdżało gdzieś dotąd. Tu. Tu i... No i tak, tutaj normalnie bym jakoś to jakoś to sensownie wymyślił, a tak po prostu zrobimy to w ten sposób. Czyli tu będzie to skręcać z powrotem. No to bardzo ładnie, bardzo dziwnie tutaj to wygląda. Może zróbmy, o i to będzie lepiej wyglądać, żeby ty teraz tutaj dotąd jedziesz. Się zbija jedna część. I tutaj gdzieś w tym momencie po prostu będziesz wykręcać sobie i wjeżdżać. Natomiast ta część, o, gdzieś tu będzie, o, wjeżdżać właśnie, o to mi chodziło, w bok ciebie. Tutaj bardzo dziwnie wyszła ta część, ale z drugiej strony naprawdę ładnie tutaj porywczo, jak dla mnie to wygląda. Tutaj porywczo, czyli tak jakbym chciał, żeby to wyglądało. Tak, i my to wszystko robimy po to, żeby tu po prostu był jeszcze jeden przystanek. O, bo tu będą dwie linie zatrzymywać się. Dobra, całkiem ładnie to wygląda. Dorzućmy sobie nasze drzewki, które tutaj były wcześniej. Czyli to. Okej, dobra. Tutaj, o, tu się wybudowało coś. Czekaj, tutaj się wybudowało, a tutaj przecież miało być wolna przestrzeń. Tak. Weź tu gadaj z tymi miastami. Tutaj sobie chciałem zostawić właśnie wolną przestrzeń na te drzewka. Dobra, to powinno być lepiej. Nie, tutaj wy nie, tutaj są te drzewka. Okej, natomiast tutaj są te drzewka. I teraz całkiem ładnie to się dogadamy. No, tutaj jakieś jedno się wrzuciło, ale nie będzie zbyt dużo się nie wejść po prostu. Dobra, zobaczmy jak to wygląda. Tutaj się weszło i wchodzi i wyjeżdża. Czy tutaj są światła? Czemu to tak wszystko stoi? No bo tu się nieźle kozaczek zabił ogólnie, bym powiedział. A, bo przemysł nasz próbuje wyjechać, bo to jest jedyna droga wyjazdu naszego teraz przemysłu. Tak, to zróbmy, żeby oni tutaj mieli wyjazd jakiś jeszcze inny. Zrobimy im tutaj po prostu drogę. Chwilowo, będzie po prostu stąd tutaj droga dotąd. Bez wyciszenia. Nie jest potrzebne. Tu nie jest niezbędne wyciszenie. Tu będzie raz, dwa, trzy. Proszę bardzo. Tu tak. Tu będzie schodzić. Tu będzie raz. Tu będzie dwa. Tu będzie tak. I tu będzie tak. Dobra.
Natomiast stąd sobie zrobimy po prostu tutaj dojazd. O tak, z boku. I tak samo będzie tutaj to się łączyć. Cię. I cię. Dobra, świetnie. Połączyło się. Dobra, tutaj widzę, że dałoby się. Zróbmy tutaj 4 pasy, bo mamy dużo forsy, zwolnimy właściwie czas. Tak, jeszcze w międzyczasie, jak z tego usuniętego nagrania, jeszcze wyszło, że zdobyłem na to nowe trofeum. I to bardzo długo na nie zbierałem. Tak, jeszcze w helikoptery się pojawiły gaśnicze w naszym mieście. Bardzo długo, odkąd gram w Cities, nie zdobyłem go. A to jest takie trofeum, które jeżeli się nagrywa na YouTube, powinno się dosyć szybko wbić. Trofeum się nazywa 1001 noc przeżyj 1001 noc. I udało mi się ją przeżyć w końcu. To jest po prostu strasznie, bo to trzeba tyle grać i tyle nocy, a jak się wyłączy tryb dzień i noc, to wiecie. Dlatego teraz teoretycznie nie będę mógł wyłączyć tryb dzień i nocy, bo głównie dlatego trofeum ja tutaj go nie wyłączałem, bo chciałem go w końcu zdobyć. Dobra, no i mi się udało. To tak, tutaj całkiem nieźle to już wygląda. Natomiast tak, możemy teraz już jak zrobiłem tą część, zrobić to, co tutaj chciałem, czyli powiększyć naszą tutaj tą dzielnicę handlową. A pewną rzecz. Tak, tutaj ta dwana skręca sobie. My ją zaraz trochę naprostujemy. Bo nam nic tutaj nie jeździ takiego konkretnego. No na myśli jakieś bombaje czy coś. No nie mam, tylko jeżdżą samochody. Więc już tak byśmy to pozostawili. Czyli tu są parki. I tu byśmy ten duży parczuś. Co duży parczuś? No wygląda na duży parczuś. No to jest na pewno duży parczuś. I tu byśmy jeszcze takie dwa duże parki po prostu wmontowali. I dookoła nich będą zasuwać bombaje. Tak, teraz jak patrzę, to można było tu po prostu teraz wszystko poprzestawiać, jak już to zrobiliśmy, ale sądzę, że taki będzie mieć swój trochę urok asymetryczny dzięki temu. Dobra, to będzie raz, dwa, trzy, cztery i skręcamy. Nie, gdzieś tu. Prosto muszę jechać. Bo nie można jeszcze włączyć play, bo jeszcze nie jesteś podłączony z tym wszystkim. Dobra, i tu będzie to ładnie teraz wjeżdżać sobie tutaj w bok. Przesuńmy naszą właśnie, naszą linię bombajową. No tak, ona by miała tyle manewru przesunek, więc przesuniemy go tutaj. A teraz nie będziesz mieć tutaj w środku, więc będziesz mieć go gdzieś tutaj. No to trudno, no. Natomiast z tego będą tu po prostu teraz linia, droga poprzeczna, co może być akurat, bym powiedział, wręcz dosyć dobrą wiadomością. Bo będzie lepiej tutaj sobie z ruchem to mogło radzić. No. Dobra, to akurat będzie dosyć dobrym rozwiązaniem. Teraz tak, tutaj była. Tu nie było żadnej dzielnicy. Tu sobie zrobimy dzielnicę właśnie tą handlową taką. Jeszcze jedną. Ona też będzie oczywiście na te tylko ekologiczne i tak dalej rzeczy nastawione, bo to musimy. Musimy do tego dobić. A tutaj tą handlową sobie tu powiększymy i ona będzie tutaj jakoś zaciągać aż za tą. Ta, bo tu po prostu to jest taka, ta tutaj ta zaokrąglona. I tak, w takimże wypadku, bo tutaj wywalimy trochę tego. I tutaj ludzi również wywalimy, właściwie to z tego całego obszaru wywalimy. Tutaj również i tu będzie głośno, bo tu będą. Tu będzie właśnie taki blok zabudowań. Zabudowań takich typowo handlowych. Dookoła nich będą się rozpościerać domki. Nie, właśnie domki, a nie jakieś tam inne budynki. Poza tą jedną częścią tutaj, gdzie będzie handel dane się rozciągać. Tego może kiedyś ulepszymy na taki właśnie wyższy poziom. Na razie jeszcze nie będziemy tego robić. A stąd, czekaj. Sobie będziesz dojeżdżać na razie. A tutaj byśmy nam postawili jakiś budynek. Może niekoniecznie, czekaj, chociaż w sumie możemy postawić tutaj ratusz miasta. Tak, to jest ratusz, ale ratusz miejski. Ratusz miejski sądzę, że tutaj będzie idealnie pasować. Może takie miejskie. No i tutaj na razie
Nie, to czekaj, to będzie ratusz. Tutaj też właśnie sobie przebudujemy jeszcze budynki. Na taki właśnie wysoki handel i styl europejski. To, co wy lubicie, tutaj wmontujemy. Czyli poczekajcie. Ta dzielnica właśnie środkowa będzie tutaj jako styl europejski uznawana. Czekaj. Tak, tu sobie zrobimy taką po prostu szlachtę. Tu sobie zrobimy taką po prostu tego typu budynki. I tutaj po prostu dookoła tego całego będą... No wszystkie budynki się chwilowo przebudują, będą musiały przebudować, ale... Ale będzie według mnie to całkiem ładnie wyglądać. Więc tutaj, tu wchodzimy w ciebie. Styl budynków europejski. Dobra. To jakie specjalne przepisy tutaj byśmy dali? Wiem, mam to takie specjalne przepisy. Bo to będzie taka typowo fajna miejscówka, taka zakazu ciężarowego. Też nie, tutaj nie. Ale będzie tak, zakaz jazdy po... Niech. ZHN, zakaz hałasowania nocą. Stare miasto. Czekaj, na obszarze wyłącznie mieszkańcy przedsiębiorcy mogą korzystać z pojazdów silnikowych. Piorun ochrony, bo to jest, wiecie, wyższa rzecz. Zakaz silników spalinowych na terenie objętym. Zakazy mogą poruszać się wyłącznie pojazdy elektryczne. Nie dotyczy biznesu oraz mieszkańców. Pamiętaj, że musisz upłynąć nieco czasu, zanim efekt wprowadzenia przepisu stanie się zauważony. Posiadacze pojazdów spalinowych będą unikać obszarów objętych zakazem, chyba że są one ich miejscem docelowym. Ciekawe. To jest bardzo ciekawe. Nacisk na połączenia. Związki zawodowe. Możemy nawet tutaj montować związki zawodowe. A to jest akurat ciekawe z tym handlem, z tym elektrycznym. To wiecie, co byśmy zrobili z tym elektrycznym? Tutaj, bo oni tutaj i tak mają samochody elektryczne, więc możemy zrobić, żeby tutaj był wjazd głównie zakaz silników samochodowych. Dobra, to tego przepisu powiem wam, że szczerze nie pamiętałem, że jest takie coś. I żeby właśnie tutaj to miało jakiekolwiek rację bytu, czyli w sensie, że tutaj będzie zakaz wjazdu i tak dalej. Czekaj, gdzie były dzielnice? Tu były dzielnice. To my tutaj po prostu zrobimy wycięcie małe. Daj mi małe. Wycięcie na tą drogę, żeby tą drogą faktycznie będą mogły się pojechać samochody silnikowe i tak dalej. Natomiast tutaj, tędy już środkiem. Tak. Ale dookoła nie. Dobra, a czekaj, jeszcze to podłączyć trzeba. Jak to podłączymy, to możemy włączyć tutaj. Dobra, stąd. Tutaj proszę bardzo. Dobra. Oczywiście bambaje są elektryczne, jakby ktoś nie wiedział, więc one spokojnie będą mogły tutaj jeździć. Bo czasami niektóre osoby nie wiedzą, mogliby w końcu zrobić, na przykład teraz słyszę ten taki tekst. Mogliby w końcu zrobić te elektryczne, te bambaje. Ja nie mogę. Dobra, no i tak. Po co ja tutaj tyle tego kręciłem i że tutaj ten bambaj teraz dojeżdża i nowa linia tu będzie? Ponieważ tutaj robimy sobie nową część, nową dzielnicę. Ona będzie właśnie nastawiona na mieszkańców. Oczywiście takich samowystarczalnych i taka klasa to będzie w ogóle najwyższych lotów, bo będą samochody elektryczne i innego typu rodzaje rzeczy fajnych. No, a tutaj to tak już tak sobie skręcę, to już nie chcę tak skręcę. Przy okazji tu będą mieli podłączenie z tą częścią i tu będzie właśnie taka część taka parkowa. Na środku. Bambaje będą jeździć jakimiś tam ulicami bardziej mniejszymi. Z tego co kojarzę, chyba tutaj jakoś tak miało być. I tutaj będzie podłączenie do tej ulicy, bo tutaj się tyle tych dróg zjeżdża, że tutaj idealna po prostu będzie taka droga, że będą mieli tutaj możliwy dojazd. Dobra, no i tak, i to całkiem nieźle, że zaczęło wyglądać tutaj powoli. Natomiast tak, tu sobie zrobimy nową dzielnicę. Dobra, tutaj właściwie nie będzie tego już. I tak, nasz handel tutaj sobie o tutaj zachowamy. Natomiast tu będzie nasza nowa dzielnica zabudowania mieszkalnego. Mam 15 minut odcinka, to znaczy, że mamy 25 minut odcinka. Muszę to sobie pomnożyć oczywiście. Więc dajmy sobie, żeby tu po prostu zaczęli powoli się budować. W dzisiejszym odcinku wiedziałem, że zbyt dużych tutaj nie wkręcimy, ale zawsze już coś.
you'll break box office records of fun as you take a trip to Tinseltown, Movieville, USA. Action, cut, quiet on the set. Tak i tak, i tu jakiś park. To jakiś konieczny park trzeba wmontować. Nawet w niej. Ten plac. O, tak. A, i oni się cieszą. Świetnie. Tak, i ten tą ulicą prawdopodobnie będą jeździć Bombaje, bo już nie mam pomysłu na nie. Jakoś się zupełnie inaczej, żeby te jeździły. A, no i zapomniałbym, że tutaj dookoła tego wszystkiego. No czekaj. Tu to miało być duże zabudowania już mieszkalne też. Tak. Dobra. Ale to zobaczcie, że nawet w City Skylines jest już wykluczenie samochodów spalinowych. To co w niektórych krajach powoli zaczynają robić, żeby już nie było spalinowych na przykład w centrum miasta i tak dalej. Nie sądziłem, że już aż do takiego stopnia doszliśmy tutaj w Cities, żeby można było wykluczyć samochody spalinowe. Fajnie. To się no, nie fajnie dla tych, co mają samochody spalinowe, akurat tej dzielnicy, co ją teraz stworzymy. Tutaj wszystkim będziemy dawać, no mamy ładny przemysł, który będzie dawać nam ładne zyski. Więc tak, weźmy sobie przepisy na tej i tak, zaopatrzenie w silniki dymu, proszę bardzo. Recykling. Tak, aczówki, nie. Dobra, wysokie ceny biletów. Moda na parki. Automatyczne selektowanie do nowych Fifi. Nie, ulgi żadne nie interesują mnie. Eutanazja to na całe miasto może. Zaawansowane, proszę bardzo, czemu nie. Zakaz ruchu ciężarowego, proszę bardzo. Zachęta dla rowerzystów jest wszędzie. ZHN, zakaz chaosu, nie. Stare miasto. Na danym przecież wyłącznie mieszkańcy i przyjemcy mogą korzystać z pojazdów silnikowych. W sensie, że oni tylko tędy, tylko oni mogą tutaj jeździć. Nie, to już tutaj mamy w jednym miejscu. Pewno ochrony niekoniecznie. I zakaz silników spalinowych i samochody elektryczne. To pomoże im tutaj na pewno dosyć nieźle. I standardowa procedura, czyli ponieważ tutaj musi być przejazd tą drogą. Będą mogły się poruszać samochody silnikowe, no bo to jest jednak jest jeden z większych tych po prostu dojazdów. O, tutaj coś się zrobiło światła. A, bo tam trochę powyrzucaliśmy po prostu. No to mogło się zrobić. I tutaj jest tak, z kolei zrobimy sobie to tak, żeby tutaj się po prostu mogli budować też mniej. I tutaj z kolei, bo to tak dziwnie wykręca się, ta droga, jakby właściwie nie wiadomo co on tutaj chciała zrobić. Przesuniemy nasz urząd pocztowy na tą ulicę główną, bo fajnie tutaj działają. Wiem, że ogólnie się mówi, że nie zaleca się budować na głównych budynkach, ale mnie to jakoś dużo nie zmienia dla mnie. Dobra, tu będzie taki budynek handlowy. Akurat tu będziemy mieli niedaleko do handlu, więc nie będę jakoś też tutaj dyspieczać, jeżeli chodzi o to. O i... byśmy zrobili tutaj styl europejski, ale Europan Subdia. No to się zaraz po prostu wszystkie budynki stąd ewakuują i zaczynam powoli pojawiać. Dobra, no i powoli już wychodzimy na plus z ludźmi. I teraz są jakieś tutaj budynki edukacyjne po ustawie też. Dobra. Tutaj tak, czym bardzo macie to i edukacja. Nie mamy budynków tych specjalnych, no trudno, więc postawimy tutaj te szkoły z Green Cities. One też są dosyć ładne. Znaczy, taka będzie jedna szkoła i tu będzie taka druga szkoła. Czy tu się zrobiły światła? Tu się oczywiście, że zrobiły światła, więc nie ma świateł. No. Całkiem nieźle. Dobra, dokończmy tutaj kawałek tej dzielnicy, bo chwilowo to nawet nie chcę tego zbudować. No, może i dobra wiadomością jest. Się wcześniej tak bardzo chcieli budować, że aż było straszne to. Ja bym powiedział. Tutaj sobie zrobimy tak, i tu sobie zrobimy tak, i tutaj z kolei to będą takie. Nie wiem, jak tam się to pobuduje, bo tutaj są. O, właśnie. Tutaj coś ta droga jest taka dziwna. No tak bym powiedział, że ona tak nienormalnie wygląda trochę.
tak i tak. Dobra, świetnie. Tutaj, tu i tu wywalimy to. Dajmy, żeby się mogli budować. Tu, 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 tu. Tu i tu, i tu, i tu, tu. Dobra. No, całkiem, całkiem fajnie to zaczyna wyglądać. I z takich budynków, które tutaj chciałem montować. No tak, oczywiście do tej części, tej tu takiej. Czekaj, czekaj, gdzieś to było. Hipermarket. Proszę bardzo was, tutaj można spokojnie wmontować. Ale to może od jakiejś tej drogi tutaj boczną taką wybudujemy sobie. Czekaj. I postawimy sobie hipermarket, bo on tutaj będzie ładnie wyglądać. O, proszę bardzo. Tak, proszę bardzo, tutaj hipermarket, ocior i tego typu rzeczy tutaj mogą spokojnie się budować. Tutaj oczywiście nasze budynki. Dobra, no i oni się tutaj już powinni zacząć budować. Natomiast jeżeli chodzi co do naszego tutaj bambajów i tak dalej, no to tutaj sobie zrobimy pewną pewien ciekawą rzecz. No i to będzie takie. Tu będzie coś na rodzaju ronda. Czyli coś, coś, coś. Tylko że w przeciwnym kierunku. I że bambaj nie będzie wchodził tak prosto, jak tutaj to ładnie wygląda. Tylko że będzie tutaj po prostu bokiem skręcać. O, o coś takiego mi idealnie właśnie chodziło. Tu będzie taki jeden i tu będzie gdzieś tutaj bokiem. Może tutaj się akurat jakoś tutaj lepiej wyjechać. O, dobra, tutaj całkiem źle wyszło. I tutaj będzie już skręcać. Dobra, no to całkiem nieźle. Tu dajemy sobie oczywiście, żeby to były takie drogi. Tu dotąd i no stąd. Siłą rzeczy musi być taka droga. Czyli ona musi tutaj wydać jakoś do tego. I tutaj będzie tak. Nie, no tak. No i jest bynajmniej tutaj dziwnie jeździć. Więc dlatego ja oczywiście tego nie będę tutaj robić, czyli ja nie będę tędy jeździć. Tu dajemy sobie bambaje. I one będą tutaj sobie skręcać i chwilowo tutaj będzie jakaś pętelka. Czyli tak, tu sobie puścimy kawałek prosto już. Właściwie tutaj to będzie już prosto do drogi. O, tak. I tutaj sobie damy, żeby to po prostu wykręcały. Dobra, no i tak kończymy, bo odcinek to już... No, jest długi. Nie muszę nawet patrzeć na zegarek, żeby wiedzieć to. Dobra, i proszę bardzo, tutaj ładnie będzie wykręcać sobie. No, czy dzielnica jest... Ta linia bambajowa będzie dziwna. To chyba wam nie muszę mówić, że tak. Tak, teraz pomyślałem sobie, że tu właściwie można było nie robić koniecznie takiej drogi jednokierunkowej. A po prostu teraz to puścić w przeciwnym kierunku, ale dobra, już niech będę tak jak jest. Czyli tu będzie przystanek. Kolejny przystanek oczywiście miał być tutaj. Wedle tego. Z tym, że my go postawimy bliżej tej części. Bo kolejny będzie tu. No i na razie ten tutaj od zawracania. Kolejny postawimy sobie. Czekaj, 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 czekaj. Tutaj, tu przejedzie przez tą całą dzielnicę i tu się zatrzyma. Albo właściwie nawet tutaj. O, i tutaj jest jeden przystanek wspólny. I tutaj jest finish. No tak, teraz bambaje jakoś tutaj miały ten sposób. Czekaj, gdzie jest ta pętla? Tu jest pętla, ale dojazd... A nie, dojazd jest na dwie strony. Zobaczymy, ten może bambaj będzie jechać. Wiecie? Tak, bo one mają tutaj taki prosty, ładny wyjazd. Zrobiłem im, żeby... Żeby nam mi się już nie kotłowały i którędy pojedziesz? Tędy. Czyli tędy jest mimo wszystko klucz od lasa. I zobaczmy dokąd jedziesz. Jedziesz... Na pierwszy przystanek. No, to całkiem nieźle. Dobrze, my takim akcentem miłym kończymy dzisiejszy odcinek, który... Jest dłuższy niż powinien być. Oczywiście. Mhm, dobra, to jest ten kolorek. I z tego co widzę, ludzie już się na tej linii zbierają. Mamy cztery osoby już tutaj gdzieś.
No na razie handel, ludzie mogą się powoli budować tutaj ile im się chce. Jak widzimy, ruch jest mniejszy na tej ulicy, no. Nie muszę wam chyba mówić czemu, no bo są takie przepisy. Ale to nie powinno być jakimś dużym problemem dla tej dzielnicy. Czy coś tutaj jeszcze trzeba postawić w dzisiejszym odcinku? No... No dobra, niech będzie. Postawmy tu sobie jeszcze szpital. No takich budynków tu właściwie zbyt dużo nie ma. A szpitala to bym powiedział wręcz, że nie ma żadnego w tym mieście. A tutaj im po prostu postawimy saunę, żeby już nie podskakiwali. Bo co do edukacji to już nie... No ma, co do edukacji mogę im postawić taką szkołę. O, czekaj, taką szkołę nad wodą. To byłoby to, budowa nad wodą. Czemu nie mogą dzieci użyć się w wodzie? Czemu? Oczywiście żartuję sobie, ale czemu? Tak, i zobaczcie tylko... Już tak kończę ten dzisiejszy odcinek. Że właśnie te budynki samowystarczalne mają na dachu zazwyczaj właśnie jakiś trawnik, zielone, różne takie rzeczy. Bardzo mi się to podoba. O, baterie słoneczne i tam pod tym, czekajcie, czy my możemy tutaj, nie wiem, na pewno możemy. O, zobaczcie. Jest ławeczka, ale fajne, nie no, nie powiedzcie mi, że w takim miejscu nie chcielibyście mieszkać. Dobrze, mam nadzieję, że dzisiejszy film się podobał. Takim tu pięknym akcentem. Aha. Kończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie górę. Jeżeli jesteś tutaj nowy, możecie kliknąć subskrybuj ten dzień dzwęczek. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Gdzie ty tam wychodzisz? Wydatej tutaj. Tam bo tutaj... A, taki się jest... Światło jeszcze mają. O! Nie, to jest idealna miejscówka. Ja mogę tu zamieszkać. Do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Cześć!